Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w czwartej ścianie, jestem Wiktor, dzisiaj razem z Paweł. Cześć Boże! Cześć Boże! I dzisiaj porozmawiamy sobie o w sumie jednym z tak naprawdę lepszych polskich seriali, jak kiedykolwiek powstał, czyli Orange'u. No, o najlepszym polskim serialu, który powstał kiedykolwiek i nic lepszego prawdopodobnie nie zostanie nigdy wypuszczone w Polsce. No, właśnie niedawno, w zeszłym roku nawet, chyba już to w grudniu, weszły wszystkie odcinki Orange'a na Netflixa i tak... Ja nigdy nie oglądałem całego, tylko widziałem takie poszczególne odcinki i jak zacząłem w grudniu oglądać, tak w zeszłym tygodniu skończyłem. No, niby 130 odcinków, półtorej miesiące, tak to wolno dla mnie, ale no kurde, no po skończeniu tego serialu mam takie jedno wielkie, Boże, warto było. Jasne, bardzo było po prostu. Ty to wiesz, no pół biedy na Netflixie oglądałeś, kurwa, wygoda, wiesz, na telewizorku wszystko elegancko się, odcinki przełączają automatycznie. A ja jak robiłem rewatch w wakacje tamtego roku, czyli 2020, oglądałem na tym playerze TVP, gdzie, żeby puścić kolejny odcinek, musiałem wyjść do głównego menu i przewinąć sobie jakby całą listę i wyobraź sobie, kurwa, ostatnie sezony, gdzie... Miałem na przykład tam 120 odcinek, żeby puścić 121 musiałem wyjść i od pierwszego odcinka przelecić całą listę, kurwa, do 121 i puścić dopiero odcinek. Jeszcze reklamy. Tak, no i reklamy oczywiście, ale reklamy jednak trochę tam dodawały do tego sensu pod kątem tego, że wiesz, to była taka swojskość, telewizyjność, fajnie. Nie, no, świetna rzecz to jest. No, w sumie pięknie się to ogląda, zwłaszcza, że przez cały serial mamy tak naprawdę... poczucie i mamy dowód jakby pokazany, że wszystko się rozwija w tym serialu i postacie i nawet same wilkowie się rozwijają. Więc jest to jeden z tych seriali, który naprawdę no jakby zahacza o te wszystkie elementy, które powinien mieć serial, który ma więcej niż te 3 sezony. I kurczę, naprawdę no ja bym tu powiedział, że on że wykonuje je bardzo genialnie i w bardzo dobry sposób, więc wow. Michu by powiedział, że to jest tasiemiec, tylko że Michu się nie zna na serialach, co już ustaliliśmy bardzo dawno temu. Tak, dokładnie. Nie, generalnie Rancho bardzo fajnie rozwija i wątki i postacie, no niektóre rozwiązania mi się tam nie podobały przy końcówce, ale w większości bardzo fajnie rozwija postacie i wiesz, nadaje im całkiem nowych cech. Poza tym postacie są tam tak fantastycznie pisane i dialogi są pisane w taki sposób, że faktycznie czujesz, że to jest ta wieś kurwa na Podlasiu, gdzie nikt nie zagląda w ogóle, jakimś dziwnym cudem Amerykanka się tam w ogóle znalazła. No poza tym Rancho jest jednym, wiesz, z tych takich seriali, które bardzo mocno czerpią właśnie z popkultury i z różnego rodzaju kina i serialu, bo mamy tam i sitcom, mamy tam i odcinki inspirowane Doktorem House'em, mamy western, najlepszy. Mamy westernowość, mamy, wiesz, jakieś porwanie dla okupu, mamy robienie kariery muzycznej i wiesz, i sodówę przy tej okazji, mamy House of Cards, przecież to jest... Z czego ten serial nie czerpie i to wszystko jest, wiesz, w jednej spójnej konwencji, w jednej spójnej... I to działa. No, w jednej spójnej tematyce, z jednymi bohaterami, którzy się fajnie rozwijają i to wszystko tak fantastycznie działa. To jest niesamowite. No właśnie, ja byłem zadziwiony, jak to oglądałem, bo ja ogólnie mam takie poczucie, że polskie seriale, polskie filmy, no to muszą się naprawdę bardzo dobrze postarać i... żeby wyjść po prostu powyżej tego poziomu okej. Bo większość naprawdę polskich dzieł, no to no w XXI wieku to są szroty i no widać, że są robione na siłę niektóre. A Rancho, no to chyba 2005 roku było robione? Chyba tak. Mniej więcej tak. To był początek 2000, jak zaczynało być robione. No i doczekało się 10 sezonów, więc no grubo. Właśnie. 10 sezonów się doczekało i tak... Kurczę, miałem takie uczucie, że to jest ten serial, który wyróżnia się bardzo na tle całej polskiej kinematografii. Bo mamy i tam, mamy tam i prawdziwą życiowość, że tak to ujmę, że możemy też odnaleźć problemy, które nas na co dzień spotykają, że po prostu serial uczy nas trochę życia w pewnych momentach i najmniej spodziewane osoby nas uczą tego życia. No, prawda. Ale co do tego zaraz przejdę. Prawda. I kurczę, no nie ma jakby... Dobra, ujmę to tak. Nie ma innego polskiego dzieła, które by tak
było tak bardzo polskie. O. Tak, wiesz co, to jest w ogóle fascynujące, bo tutaj dokładnie widzisz jakby w ranczu, jak też się kraj zmieniał i wiesz, no wszystko, co się budowało jakby w Polsce, nie? Na przełomie 2000, początku 2000 lat, czyli wejście do Unii, czyli taki właśnie twardy kapitalizm, troszeczkę odejście od kościoła, ale jednak w tych małych miastach ten kościół ważny. Otwarcie się jakby na świat, rozwój polskiej wsi, bardziej w stronę nowoczesności, nowoczesnego rolnictwa, wiesz, gdzieś tam ekologiczne uprawy, swojskie pierogi, kurwa, swojskie sery, wiesz, to wszystko, na co zaczynał być hype w latach 2000 i co ewoluowało, to tak samo w tym serialu ewoluuje i widzimy jakby tą przemianę, nie? Z jednej strony jasne, to jest parodia polskiej wsi, z drugiej strony to jest obraz polskiej wsi, z trzeciej strony to jest parodia takiego, kurde, takiej wielkomiejskości, nie? W sensie oglądając to, pochodząc jakby z miasta i nie mając nigdy doświadczenia w kontakcie ze wsią, no to ci ludzie z wielkiego miasta mówią, oho, bo tacy oni głupi, kurwa, tylko tego mamrota piją na tej ławeczce. A ten serial, jasne, obśmiewa jakby to wszystko, ale pokazuje ci, że ej, no ten gość, co pije mamrota, to jest inteligentniejszy niż ty, bucu jebany z Warszawy czy skądś tam. Więc no, dokładnie. To jest niesamowicie inteligentnie pisany serial, naprawdę inteligentnie i potrafi... I konsekwentnie przede wszystkim. Tak, i potrafi w bardzo fajny sposób obśmiać przeróżne polskie przywary, stereotypy i w ogóle wszystko. Okej, przejdźmy sobie tak jakby do głównego plotu, do głównej fabuły, która no jakby ma swoje rozgałęzienia, bo nie ma jednego głównego wątku i bardzo dobrze, bo zazwyczaj seriale lecą często na tym jednym głównym wątku, a te mniej ważne są tylko na drugim, nawet trzecim planie, a tutaj jakby wszystko, co się dzieje, jest na pierwszym planie, więc... Nie, no jest główny wątek. Głównym wątkiem i głównym bohaterem są Wilkowyje, czyli wieś. I taka, wiesz, życie takiej społeczności. Ale bardziej chodzi mi o to, że jakby każdy wątek, jak pojawia się w tym serialu, ma poświęconą konkretną ilość czasu i nie ma czegoś takiego, że jeden jest jakby ważniejszy od drugiego. W takim sensie, że no jakby mamy wątek żony Wezuła, powiedzmy, która się puszcza na boku z koziołem, ale za to mamy też wątek jakby na przykład koziołowej, która na równi z mężem też jakby no obydwoje się zdradzają i te wątki no, są tak dobrze prowadzone, że no po prostu zajmują parę odcinków. Ej, wątek więc... jak ten, jak Halina Kozioł robiła prawo jazdy, to jest czyste złoto. jak będzie w ranczu sekcja driftów Haliny Kozioł. Tak, polecamy w ogóle grupę, jak lubicie ranczo, to polecamy grupkę, jak będzie w ranczu, bo jest fantastyczna. Ostatnio tak. Były castingi. Złoto. Tak, do postaci ranczowej. Nawet sami coś tam umieściliśmy od siebie. ale jeśli chodzi o fabułę, no to tak naprawdę takim jednym wątkiem, który ciągnie się przez całe 10 sezonów, no to jest przede wszystkim kariera wójta. Po drugie historia jakby Lucy i Kusego. No i wątek księdza proboszcza, spaceru księdza proboszcza. Które no jakby są tymi trzema ostojami tego serialu, na których on się opiera. No i według mnie ja no może tylko w jednym momencie czułem znudzenie tymi trzema wątkami, w sensie nie w tym samym momencie, tylko na przestrzeni. Na przykład u Lucy i Kusego no to jak było, że Kusy bawi się w dramaturga i nie, ja cię nie kocham. Ja z tobą nie mogę być, nie jestem dla ciebie odpowiednim mężczyzną. To akurat było super, ale mnie na przykład w wątku Kusego i Lucy strasznie wkurzał. Strasznie mnie wkurzał ten wątek już później, jak pojawiła się Monika i wiesz, i kariera Kusego, to było okropne. O Boże, tak. Jak Kusy był nadopiekuńczy, jak się Dorotka urodziła. W ogóle Dorotka to jest kurwa postać. Mama siku. I to jest jedyne, co ta postać mówi w tym serialu. Do 10 sezonu. Tak, co też jest swego rodzaju komentarzem, kurwa, społecznym.
Ale nie. Wątek Lucy i Kusego wbrew pozorom jest najmniej angażujący z tego wszystkiego, a był jakby tak. trzonem tych pierwszych sezonów. I w pierwszych sezonach działał fantastycznie, nie? Później się zaczęło psuć troszeczkę, chociaż Kusy dalej top tier postać jest. Nie no, no kurczę, no jednak te pierwsze 4 sezony właśnie, to one były zbudowane na relacji właśnie Lucy i Kusego, jak powiedziałeś. No a potem jednak skupiliśmy się na koziołach. No bo jednak pan senator, potem ksiądz proboszcz stał się tym... Ksiądz biskup. Może biskupem. Ksiądz biskup. Księdzem biskupem, no w sumie to zbliżało do tego, więc... Kurczę, jednak rozwój był, ale tak jeszcze, kurczę, wkurzało mnie w wątku proboszcza to, że on się czasami wkurzało głupie rzeczy. Na przykład o to, że ktoś ze sobą mieszka, no spoko, no. Tak, no wiesz, no to jest... W sensie to jest takie moje postrzeganie, ale wiem, to było wytłumaczone, że religia, ale jednak, no, każdy ma inne pojęcie, ma inne interpretacje tego tak, wszystkiego. Tak, ale wiesz, no, ale w takiej wsi, gdzie każdy każdego zna i punktem zbiorczym spotkań jest kościół albo ławeczka pod sklepem Węcławskiej, no to jednak ta religia pełni ważną rolę, nie? A no ja jako ateista też bardzo fajnie podchodzę do tego w Ranchu, bo pokazali tą faktycznie... ciepłą, ludzką stronę księży, nie? No, o księżach w dzisiejszych czasach słyszymy zazwyczaj złe rzeczy i no, to nie wynika jakby z tego, że taki mamy szum informacji, tylko z tego, że księża zazwyczaj teraz no mijają się po prostu z powołaniem i nie wiem, albo są zaślepieni i kościół w ogóle upada w Polsce, ale to temat na jakby inną rzecz. Natomiast to duchowieństwo jakby pokazane nam w Ranchu faktycznie daje taką iskierkę nadziei, że może gdzieś tam są tacy, wiesz, ludzcy, normalni, fajni księża. Może to jeszcze, wiesz, nie będzie koniec tego kościoła. Więc dla mnie jako osoby niewierzącej to też rzuciło lepsze światło jakby na sam wygląd kościoła. Nie wiem, czy taki był zamiar jakby scenarzystów, czy nie, ale ja doceniam. Wiesz co, według mnie to wyszło w praniu jakby, bo... No w tamtych czasach jeszcze tak głośno o tym nie słyszeliśmy, bo to jak teraz sprawdziłem, emisja była od 2006 do 2016. No. Więc no w 2006 to jeszcze aż tak bardzo głośno o tym nie było według mnie. Przynajmniej z tego co... Ja nie pamiętam, bo ja wtedy miałem no, nie, 7 lat. W 2006 to każdy się, wiesz, spuszczał, papież Polak, beatyfikacja, coś tam. No, więc... ale myślę, że to raczej tak w praniu wyszło, jak... No jak już zaczęło się to pojawiać, to pewnie według mnie to wplatali, żeby jak najbardziej ocieplić ten wizerunek. Ale ja, kurczę, uważam tak, bo ja też no, nie chodzę do kościoła. Jestem wierzący, ale nie chodzę, no mam swoje powody. Ale gdyby Piotr Kozioł był moim proboszczem i gdyby na... O to bym tak, chodził. Tak, to bym chodził. Gdyby Cezary Żak był moim proboszczem, to bym chodził, ale nie. Ale serio, gdyby każdy ksiądz był taki jak ci w Ranchu, oprócz księdza Roberta z jednego z odcinków, gdzie każdego wyzywał od wiadomo kogo. to kurczę, to naprawdę by ten kościół lepiej się prezentował, ale jest dość o kościele, według mnie by tak nie ma co się rozpowiadać o tym, bo też nie jesteśmy znawcami w tym temacie. Dobra, przejdziemy sobie do kurczę... No wątków, które no naprawdę są genialne, jak to Czerepach podkreślił, czyli właśnie do wójta i całej tej otoczki jego życia wójtowego i potem senatorskiego i jak... Wójt to jest w ogóle stary najlepszy redemption arc w popkulturze kiedykolwiek. Bo on bez kitu... z Fabianem Dudą. Tak, w pierwszych sezonach on jest takim totalnym antagonistą i takim, wiesz, prawie że wiesz, Blumfeldem bondowskim, co siedzi w tej swojej, tak. w tym urzędzie gminy i pije łychę i kręci wąsem i myśli, jak tu dopierdolić Amerykance, żeby dworek sprzedała. A wiesz, a w ostatnich sezonach ma wręcz jakiś taki kryzys egzystencjalny, zostaje prezydentem, senatorem, jest... Godzi się z bratem. Tak, godzi się z bratem, jest w ogóle twarzą i koniem pociągowym Polskiej Partii Uczciwości. W ogóle Polska Partia Uczciwości. I wiesz, w ogóle jakimś geniuszem politycznym, jasne, że stoi za tym Czerepach, który tam ogarnia. Ale ma w ogóle takie, wiesz, jak na polityka bardzo niecodzienne pomysły, nie? Wiesz, jak z
Ostatnio razem, co oglądaliśmy ten odcinek z hasłami wyborczymi, w sensie z programem wyborczym. Aha, tak. Że tam Witewski miał napisać program wyborczy odnośnie przetargów, edukacji i w ogóle. No i napisał to wszystko takie bardzo, bardzo skomplikowane i nikt tego nie rozumiał. I przed tym kozioł, bo ich to nic nie obchodzi. Ich obchodzi, żeby było dobrze i żebyśmy im powiedzieli, że wiemy, jak to zrobić. Później nagrywali spoty. Edukacja w końcu będzie uczyła czegoś dzieci. Wiemy, jak to zrobić. Paweł Kozioł, kandydat, złoto. Kocham. Ale nie, no a to akurat prawda, no, ten serial naprawdę sam prawdę życiowe pokazuje i pokazuje no obraz, jakim, no wybaczcie wszyscy słuchacze, ale jakim Polacy się kierują, że oni nie chcą skomplikować, tylko oni chcą, jak coś czytają, to oni chcą to zrozumieć i chcą wiedzieć, że ktoś to zrobi, nie? Dlatego PiS wygrywa cały czas w wyborach. Ale kurczę, w ogóle sam wątek tego, że Kozioł trzyma strzelę pachem cały czas po tym, jak on wie, że on go zawsze zdradzi, nie? Aż do momentu, kiedy ma na niego haka jednego. Ja, Czerepach to jest gnida, ale mądra gnida, dobra gnida. Poza tym, wiesz, Czerepach też ma fantastyczny redemption arc, jak złodzią się godzi, nie? Tak, ale no jednak on do końca pozostaje takim, no, takim chujem. No. Trochę tak, ale to jest jedna z fajniejszych postaci. W ogóle postacie w ranczu to jest... Tak. To jest temat na gadanie przez 10 godzin, bo każda z postaci ma jakby swoje cechy i reprezentuje jakąś tam z grup społecznych, w jakiś sposób ją obśmiewając, ale też dodając troszeczkę, nie, do tych stereotypów. No bo mamy tego Więcławskiego, nie, tego biznesmena szemranego, jedynego w wiosce, co to nowym samochodem jeździ i wiesz, i tam pod stołem na lewo ten, z koziołem przekręty robi na przetargi. Mamy Więcławską, czyli wiesz, właścicielkę sklepu, co to w sklepie jest, wiesz, centralną częścią wioski i ona wszystko o wszystkim wie. Jedyny sklep całej wsi. Tak, mamy tych pijaczków, którzy życiowo są... Przepraszam, to nie są pijacy, tylko to są dżentelmeni, tak. Bo zawsze dzień dobry mówią, się kłaniają. Tak. Wszystkich tych ludzi z ławeczki, którzy są w ogóle... Boże, to jest tak fantastycznie, to są tak fantastycznie napisane postacie i zagrane, bo aktorstwo też jest tutaj jednak ważne, nie? Szczególnie Pietrek i Stach Japycz, to jest takie złoto. Ale i Solejuk, i Hadziuk, i tak naprawdę każdy, kto pojawia się w ranczu, pojawia się tam z jakiejś przyczyny, reprezentuje jakiś stereotyp, obśmiewa go w fantastyczny sposób, a później obraca i bawi się tymi schematami. I to jest coś, co ja bardzo, bardzo cenię w tym serialu. No i do tego poczucie humoru jakby bardzo do mnie trafia. No, to prawda, a no, kurczę, skoro jesteśmy tak jeszcze przy ławeczce i Stach Japycz powiedzieć, to zahaczmy o jego żonę, czyli o Michałową. O Boże, pani Michałowo. Michałowo! Michałowa to jest największy badass w tym serialu. Ona potrafi biskupowi pocisnąć i się nie boi. Myśleliście, że Janek z Czterech Pancernych jest badassem? Mamy Michałowo. Michałowa jest większym jakby. Nie. Tak, jak to mówi Loki, we have an army. Paweł Kozioł. We have Michałowa. We have Michałowa. I tak Michałowa wchodzi. A co tu się dzieje? Michałowa jest złotą postacią, złota kobieta o złotym sercu i nieugiętej woli, i nieugiętej wierze. I to jest taki z jednej strony totalnie moherowy beret, a z drugiej taka baba, co bym chciał, żeby była moją babcią. I naprawdę wszystkie sceny z Michałową, a Michałowa tem w ogóle muzycznie, to jest największe złoto. Dobra, ale no, bez Michałowa, to teraz krótko o wikarych. No, kuźwa, ksiądz Robert, to on przyjechał jednego dnia, okazał się chujem, a następnego dnia już zupełnie inny człowiek. Tak, ale to też jest... była fajna przemiana, bo ona też jakby wynikała z czegoś, nie? Tak, i to, że prawie z Klaudią się całował. To już... A jest o Klaudii to w ogóle zaraz pogadamy, bo Klaudii też jest ale do pogadania. Ale ksiądz Robert był cudowny, no, wiesz, ja już nie pamiętam dokładnego cytatu, ale to bili was biczami, a ja was będę bił basałykami, czy coś. Coś takiego. On chodził po wsi i opierdalał każdego z góry na dół. Piękne były te początkowe. A Ewangelię zna? No. A Ewangelię zna? Nie znam.
No to już do kościoła, mi tam się modlić na klęczkach. O, i ksiądz Robert w pierwszych swoich odcinkach, w których się pojawiał, to był totalnie taki model księdza jak dzisiejszy księża, którzy się jakby wypowiadają gdzieś tam w mediach. Dokładnie. Tacy bardzo radykalni, prawicowi. Znowu, wiadomo, nie wszyscy, no, ale ten obraz księdza jakby dzisiejszego to jest totalnie ksiądz Robert. Ale później na szczęście zmądrzał, złagodniał. To też ten serial bardzo fajnie robi, nie? Pokazuje, że no jednak w tej skrusze warto by było trwać czasami i się ukorzyć i wiesz, nie jesteś najmądrzejszy na świecie. Są ludzie mądrzejsi i sam świata nie naprawisz, nie? Więc nie masz co walczyć z całym światem, no bo nic z tym nie zrobi. Nie ma co się w Mesjasza bawić. Tak, dokładnie. Ale no, księdza Roberta bardzo lubię. W sensie on miał, no, mimo że przez pierwsze odcinki nie lubię. A później ksiądz Robert to była taka już miękka klucha. I tak, to też było fajne, ale... nie? To jak został też proboszczem, no to też to było spoko. Się pokazało, że z tego wikarego na proboszcza przeszedł też tak... się zmienił, nie? Że to jednak stanowisko zmienia. Tak. Ale postać, która mnie naprawdę urzekła i bardzo gościa polubiłem od pierwszego momentu, to ksiądz Maciej. Chłop zamknięty w sobie przez pierwsze odcinki, próbuje się nie odzywać, bo wie, że za inteligentny jest. Po prostu jest mądrzejszy od każdego na tej parafii. Tak. Jakby ten, Wiktor był księdzem, to by był księdzem Maciej. Ej, ale w sumie to nie obraza, bo ksiądz Maciej super postać, ale kurczę, on jednak przez te parę odcinków, jak już potem się tak jakby, no, asymiluje z tym. Asymiluje. Tak, asymiluje, no. Tak, asymiluje z tym wszystkim. No to on ma już takie poczucie, że nie kryj się z tym, że jesteś mądrzejszy od innych. Nie bój się tego pokazywać. Tak, szczególnie jak wiesz, szczególnie jak ma te fantastyczne dialogi filozoficzne z Solejukową, która w ogóle tak, jest też highlightem tego serialu, moim zdaniem. W ogóle Solejukowie to jest highlight największy. Bo... Solejuk niekoniecznie, bo Solejuk przechodzi stosunkowo małą drogę, na jakąś tam przechodzi... Solejuk w ogóle nic nie przechodzi. Przechodzi, prawie, jasne, że przechodzi. Lekko, ale jedną z tych mniejszych jednak. Tak, ale on nadrabia charyzmą. Ale Solejukowa ma przecież ogromną drogę przechodzi. Ogromny, tak. Ona jedną z większych, no bo od tej zwykłej babki, która pierogi robi i opieprza córkę, żeby się magią nie bawiła i telekinezą. No, dzieci Solejuków nie mogą czytać. Tak. Do babki, która ma licencję z filozofii, uczy filozofii w szkole, umie włoski i Boże, naprawdę, jest milionerką. Ale w sumie już nie jest. No rozdała. Rozdała. Dla dzieciów. Ale, na dzieciów. Ale kurczę, no... W sumie jeszcze zapomnieliśmy o jednej rzeczy powiedzieć, bo tak przyszliśmy z księdza Macieja do Solejukowej, a tu jeszcze został biskup Sądecki. Boże, Mater Dei. Jak ja kocham Wiktora Zborowskiego, to jest niepojęte. Ja też kocham Wiktora Zborowskiego. Tak cudowny aktor. Jednak dalej jego moją, znaczy ulubioną rolą Wiktora Zborowskiego według mnie, moją ulubioną jest Podbipięta jednak dalej. Ale biskup Sądecki też jest to, gdzie faktycznie jest i tym rozważnym gościem, i tym takim dorany przyłóż. I jak trzeba, to umie opierdolić z góry na dół. Jest jedynym godnym przeciwnikiem Michałowej, a i on jakby... A i tak Michałowa go pokonuje. No. To jest taki final boss, wiesz? Tak, jak zawsze są final bossy w grach, to Michałowa musi pokonać biskupa Sądeckiego i go na koniec pokonuje. Ale ja akurat z Borowskiego jego ulubioną rolę to ja w CK Deserterze akurat uwielbiam. Choć mnie on wszędzie gdzie gra, to jest super aktor. No to jest aktor, Michniak, super dobrze. Więc no, trzeba doceniać i szanować, zwłaszcza, że no ostatnio, no niestety jest tak, że najlepsi polscy aktorzy odchodzą, jak ostatnio właśnie Krzysztof Kowalewski, który o dziwo miał mieć rolę w Ranchu też kiedyś. Szkoda, więc, że nie miał. No szkoda, że nie miał, ale biskup Sądecki i to jego Mater Dei się zapisze w historii Polski po prostu. Serio, no? Bo... Boże, bo to jest taki... A kurde, wiesz, że on niby jest dobry w środku, ale jednak mu zasady nie pozwalają i ta starość, to... Ale to przekonanie, on to wiesz, że... jak biskup Kozioł już został biskupem i był tam w tej kurii, to on tam uczył go właśnie takiej tej stanowczości. Tak. No, ale najlepsze było jak bo PKS mi ucieknie. No, a co ksiądz papież jest? Nie, ksiądz nie żartuje.
kierowca zawiezie. No, Avanti. Boże, o w ogóle mi się teraz przypomniała najlepsza scena. Wiem, że tak przeskakujemy z tematu na temat, ale jak proboszcz z główki prokuratorowi wyjeżdża. O, złoto. Jedna z moich ulubionych scen to jak Pietrek tłumaczy, dlaczego mówi 9 zamiast 9. A to ze mną nawet oglądałeś wtedy. Tak, ze złoto. Kocham, po prostu kocham. No, ja jakbym miał swoją ulubioną, no to kurczę, ciężko by mi było wybrać, bo dużo tego. Nie, jest. No wszystko na ławeczce, co się dzieje. No tak. Z ławeczką zadzierasz. Ciulu, nie my ty. Ale kurczę, jak... No, nie mam serca wybrać jednej ulubionej, konkretnej sceny, bo dużo tego jest, naprawdę, ale... Dobra, może skoro już tak zahaczyliśmy o te trzy główne wątki, to właśnie przejdźmy sobie do tych pobocznych, czyli do mądrości polskiej, czyli do ławeczki oczywiście, gdzie najbardziej wyedukowanym człowiekiem jest oczywiście Stach Japycz i najbardziej kulturalnym, no, którego grał oczywiście Franciszek Pieczka, też świetny aktor, Gusli. No oczywiście wszyscy wiemy, że Stach Japycz to tak naprawdę alias i prawdziwym Stachem Japyczem, który siedzi na ławce, jest oczywiście Gustlik z Czterech Pancernych, Gustaw Jeleń. Bo on po wojnie ukrywał się jeszcze przed resztką nazistów, którzy w Polsce zostali, ale jak uciekli, to tak mu się spodobało Stach Japycz, że został Stachem Japyczem już na zawsze, a jako... nie no, ale dobra, już przesadzam, ale nie, teoria, no teoria o Stachu Japyczu jest ten, i o Gustliku jest kozak, w ogóle jest mnóstwo teorii związanych z ranczem. W ranczu mamy też paradoksy czasowe na przykład, bo tam się nie zgrywają czasy pomiędzy kolejnymi sezonami, a tym co nam mówią postacie. Jest cały wielki artykuł odnośnie czasu w ranczu. O mniej więcej o pół roku tam się rozjeżdżają rzeczy. Kurczę, nie zauważyłem nawet. Ostatni sezon na przykład dzieje się w przeciągu tam chyba 2 czy 3 tygodni, czy iluś tam. No tak, bo są święta i wybory. No. Niby. A, no tak, dobra, tu już nawet, bo wybory zazwyczaj w lecie są, na lato. Ale były przesunięte, bo tam zimno. Coś tam. Nie, jakoś to tam tak, argumentują, bo... ale i tak jest ten rozjazd, nie? No tak, tak. Ale ławeczka, no to Stachu Japycz, to jest najlepsza postać z ławeczki. Amen. W sumie jedna z lepszych postaci w tym serialu. Tak, jasne, że tak. No wiesz, no to jest doświadczony życiem człowiek, mądry. A to, że lubi popić, o każdy lubi se chlapnąć czasami, nie? Ale za pamięć brata zawsze wypije. W ogóle to, że Stach zastąpił Jana Japycza, Leona Niemczyka, który zmarł w trakcie serialu, no to... To według mnie nawet lepiej, bo Stach powinien być od początku. Tak, ja bardzo lubię i szanuję pana Leona Niemczyka, ale Jan Japycz był gorszą postacią. W sensie nudniejszą, mniej wnoszącą, gorzej zagraną. No tak, bo on tylko tam było tylko wspomniane, że no dobry człowiek, przy mnie jak flaszkę zostawiłeś, to nic nie było. Tak. I tyle z tego pamiętasz. I że jest z restauracją u Japycza i tyle. No ale to na cześć, nie? Na cześć, tak. I to w sumie tyle. Tyle pamiętam, a ze Stachem, to jego zaloty do Michałowej to jest kurde, piękna rzecz. Ja pamiętam, jak pani Michałowa oszczepem rzucała. O Boże. A najlepsza ich kłótnia była, gdzie Stach siedzi na ławeczce, Michałow pochodzi i co już od rana? Od rana chlejecie? Taki człowiek piękny, młody, dobry, a tu od rana na ławeczce. Ja, bo jak na podróż poślubną lecieli też złoto, jak tak ujeździł do Radzynia, a Michałowa myślała, że na baby. W jego wieku. No. A też może byście sobie na podróż poślubną pojechali, a ja kupiłem na Kretę wakacje. A propos, na Kretę? A to nie gdzieś tu nad morze, może polskie? Taniej, lepiej. Ale ksiądz dał swoje słowo, a słowo kapłana święte. Może w ogóle to też dobre. Albo jak się pokłócili i tam było ustalone, że proboszcz, negocjator, mediator po prostu. Nie, no rancho złotem jest właśnie przez to, jak jest pisane. W ogóle twórcy musieli być niesamowicie być i są pewnie. Znaczy nie wszyscy, bo tam jeden ze scenarzystów nie żyje.
Ale musi być naprawdę niesamowicie wykształconymi, inteligentnymi ludźmi, żeby napisać takie złoto. Tak, bo powiedzmy sobie szczerze, głupi człowiek by na to nie wpadł. No. Soleil, najmniej wykształcona postać z tego wszystkiego, człowiek z zaścianka, który w ogóle... Nie, on to by żonę bił, nie chciał, żeby była mądra. W ogóle człowiek, który sympatyczny, pomóc pomoże, ale rodzinny zupełnie nie. No, wiesz, kryminalista siedział, wiesz, w więzieniu, za komuny. Jak to on mówi, za wolność kraju. ja to jak Ferdynand Kiepski, ja nie o taką Polskę walczyłem. Fajny, bo fajnie zagrany, ale poza tym... Nic no, ciekawego. Nic ciekawego. W sumie to samo z Hadziukiem też można powiedzieć, bo tak naprawdę takie dwie postacie, które prawie w ogóle się nie rozwijają. Znaczy rozwijają się troszeczkę, no niby... No tak, ale tak. Wiesz, nawet tak, mniej... W porównaniu do reszty postaci, no to w ogóle, ale nie jest to coś, wiesz, wielkiego. Nie, ale nie piję mniej, bo nawet jak wszyscy na oranżatkę się przerzucili, to on tylko oranżatkę wlać, mam rota wlać. A nie, Hadziuk tylko zasunął w ostatnich sezonach, pamiętam. Ale na leweczki świętej pamięci tatusia ksiądz odmówił? Złoty to był 80 odcinek. Stopni jak nic. Złoty był odcinek 80 jak księdza, stopni. Ten księdza Roberta upili. I tak, a co oni mu zrobili? O, tak. Wiem jaki był świetny wątek z Hadziukiem i Solejukiem. Jak oni zamieszkali razem, a Solejukowa zamieszkała z Hadziukową. Tak. I Kaśka myślała, że są lesbijkami. Tak, piękne. Tak. Dobra, Pietrek, no... Pietrek Disco Polo, Pietrek to miał bogacz. Piękną drogę, od Robola, później wyjechał za granicę do Anglii, przywiózł ten, whisky, pieniądze. Whisky pili. Whisky. Później, potem Jolę tak, poznał. Później poznał Jolę, zrobił karierę gwiazdy Disco Polo, później prowadził radio z Jolą, w międzyczasie się hajtnął, ma dwójkę dzieci. Jest teoria w ogóle z Pietkiem fantastyczna, że bo dzieci Pietka też się nazywają Piotr i Paweł. I jest teoria, że ten, że dzieci Pietka się cofnęły w czasie i zostały tym księdzem i wójtem później. Ej, ale gdyby faktycznie zostali księdzem i wójtem na koniec, tam za 20 lat, to by to fajny był taki... Tylko żeby teraz to Piotr był wójtem, a Paweł był proboszczem. Tak. No i co? No i później nie. Pietrek biznesmenem jest, to musi markę mieć. I wiesz, przejmuje firmę Więcławskiego. Boże, złoty. Złoty człowiek, złota postać, taki najbardziej swojski chłop. Taki do rany taki, wiesz, że przychodzisz i co tam Pietrek? A dobrze, a co ma być? I siedzi na ławeczce, pije tego mamrota, jak trzeba, to wiesz. Jak coś ma zrobić, to zrobi. Jak nie musi, no to chilluje. Fajny chłop, fajna postać bardzo. No. Teraz szybko zahaczmy o postać, która się zmienia przez wszystkie 10 sezonów, dokładnie co parę odcinków, czyli Klaudię. A w pierwszych, to dosłownie się w pierwszych zmienia. Sezonach Klaudia złotem była, kiedy to różne subkultury, wiesz, reprezentowała. Później jak przychodziło, przynosiła chłopaków nowych, to już była nudna. A później już była taka... A właśnie... No, taka pod koniec mnie bardzo denerwowała Klaudia. No, mnie też. Ona się psycholożkę bawiła, a nie umie odróżnić psychologii od coachingu. No. Chociaż, wiesz, Więcławskim pomogła w małżeństwie, nie? Tak, Więcławskim pomogła, ale to jeszcze, wiesz, to jeszcze nie był ten moment, wiesz, kiedy Klaudia tak zaniżał się jej poziom, że tak to ujmę. Ale oczywiście nie wiem, czy to było powiedziane na końcu, ale ona została z Fabianem, tak? Tak, jasne, że no. Tak. W ogóle ich związek z Fabianem. Fabian też super postać. Gościa, którego ja nienawidziłem przez pierwsze 2-3 sezony, a potem jak pomógł ławeczce bagno ogarnąć, bo wszystkie swoje oszczędności tam rzucili, a to bagno jest, które no panowie na nim zarobicie nawet, na tym bagnie. Nie, chłop do rany przyłuszczesz, naprawdę. Jak coś potrzeba, to załatwi. Ale widać, że jednak... Kurczę... Te subkultury się faktycznie wyróżniają tutaj i właśnie każda coś tam reprezentuje i naprawdę ja się cieszę, że powstał taki serial, no bo wiesz, no bo każdy znajdzie coś dla siebie. Mhm, prawda. Nie, Rancho jest fenomenem i raczej druga taka rzecz nie powstanie już. A szkoda. No. Bo dobrze jest mieć, wiesz, więcej fantastycznych seriali. Tak.
to już tak zbliżając się do końca, takie szybko, najlepszy i najgorszy wątek najpierw, jaki jest twój ulubiony i najmniej ulubiony nie, wątek? Nie, no ulubiony, no to ulubiony to House of Cards totalnie, czyli cały wątek polityczny w ostatnich sezonach Pawła Kozioła i Czerepacha. Najmniej lubiany wątek, chyba wątek z tym właśnie artyzmem Kusego i z jego karierą. No to ja też najmniej lubiany właśnie bym powiedział, że jak Monika się pojawia, to zupełnie coś mnie denerwuje. A najlepszy no to polityka oczywiście, ale są jeszcze dwa, czyli jak Kao przyjeżdża z Weroniką. Pan Kakao! Pan Kakao i Chińczyk we wsi pierwszy raz. Azjata we wsi i Pietrek z Hadziukiem pijani idą i Chińczyk nagle się odwraca i wyskakuje ci demonami. Co? No Boże, ty, piękne. A drugi wątek jakby no to oczywiście ksiądz proboszcz. No, cały jego wątek jakby tego... Od momentu, kiedy został biskupem, mi się tego uczy, tak fajnie mi się to oglądało. No. A teraz jakby ulubiony odcinek, w sensie odcinek jako nie, odcinek. Nie, mam nie takiego. Mnóstwo ludzi mówi, że najlepszy jest ten odcinek w samo południe, gdzie przyjeżdżają gangsterzy i mamy, wiesz, western. A to jest bardzo dobry odcinek. A ja go nie lubię. A ja go nie lubię. Bo nie wiem jaki mógłbym dać zamian. Kurczę, czekaj. Ja bym dał doktora House'a. Nie, ja doktora House'a też nie lubię. O Boże, kim ty jesteś, człowieku? Tak się zastanawiam, czekaj, ja sobie muszę przejrzeć w ogóle. Ale coś chyba bym dał z tego. Z Kozioła. No, z wątku Kozioła. Wiem, to jak pan prezes nam się zaciął. Ten odcinek, co pan prezes się zaciął, złotem większym. Dzień dobry, głosujcie na mnie. Dzień dobry, głosujcie na mnie. O Boże, piękne. Nie, no to ja faktycznie jednak takie, które mi się najbardziej podobały, to jak mafia przyjeżdża do miasta i wszyscy się zbierają tym, żeby mafię pokonać. I Dr. House. A najgorszy, no to... Kurde, no... Pierwsze odcinki 10 sezonu. W sensie bez wątku Kozioła. Tylko ten wątek Kusego z depresją, Boże, to było takie... No, to prawda. Kiepskie. Były te odcinki. 10 sezon jest taki kiepski, ale ty tu coś mówiłeś, że właśnie zakończenie 10 sezonu takie jest kontrowersyjne. Czemu kontrowersyjne? Chyba ty to mówisz. Nie, no jest super. Mi się podoba bardzo. Mi też, tylko... Nie, dobra, to czytałem gdzieś, że ludzie mają z nim problem, ale to mniejsze już. Ale nie rozumiem zupełnie dlaczego. No jest fajnie, wszyscy się pogodzili, prezydentem został nasz ten kozioł, Halina prezydentową w porze. O Boże, Halina i Magnicka. Kurde, tutaj co chwilę sobie coś przypominamy i o wszystkim można by było gadać. Tak naprawdę, takie to jest dobre, ale też trzeba zmierzać do końca, nie? Bo też nie ma się tak rozgadywać. W każdym razie, no, podsumowując, no... Polski serial, który jest okazał się być rewelacją, no drugiego takiego nie będzie po prostu i my go kochamy samym sercem. No, ja polecam każdemu, jak ktoś nie oglądał, to serdecznie polecam. No, dobra, to co, to kończymy chyba, że coś jeszcze chcesz powiedzieć. Nie, oglądajcie Rancho po prostu, jest fantastyczne. No, oglądajcie i nie zrażajcie się do tych pierwszych odcinków, no bo jakoś to się wszystko musiało zacząć. Ja tak miałem właśnie, że pierwsze odcinki puściłem takie, no, takie cieniutkie, ale potem jak się rozkręciło, jak wyjechała Michałowa Team, no to człowiek został. Jak raz usłyszysz Michałowa Team, to już potem do końca zostajesz. Okej, no to co, będziemy kończyć. Ja byłem Wiktor, razem z Tobą. Dzięki, trzymajcie się. No i co, do usłyszenia w następnych odcinkach, oglądajcie Rancho. Mater Dei. Cześć.